Poznaniu.pl. Poznań w minutę. 46 dni walczyli lekarze ze szpitala tymczasowego w Poznaniu o życie 30-latka, który dostał powikłań po zachorowaniu na COVID-19. Przeżył dzięki terapii ECMO. Klaudia Strzelecka, przewodnicząca klubu radnych PiS, złożyła interpelację do Rady Miasta o usunięcie obraźliwych i wulgarnych napisów z budynków w Poznaniu. Lokalizację napisów od połowy stycznia zbiera Cyrk Klub. Do tej pory odnotowano 11 takich miejsc. Na ulicy Podkomorskiej widać już pierwsze efekty rewitalizacji parku. Są już ławki, latarnie, plac zabaw i siłownia. Wiosną posadzona zostanie zieleń. Jeden z trzech mężczyzn oskarżonych o molestowanie chłopca spod Poznania został uniewinniony. Spędził w więzieniu 2,5 roku. Początkowo został skazany na 6 lat. W Poznaniu.pl. Poznań w minutę.